Witajcie! Tu Wallace, polski gość od zabawek. Zapraszam Was na moją nową wideo recenzję Dziś na tapecie mamy figurkę Warpuffa klasy Deluxe z Transformers Generations z roku 2011. Jest to reinkarnacja względnie popularnego minibota z generacji pierwszej, który razem z Brownem był jednym z twardych twardzili autobotów, a na dodatek przez większość czasu mówił onomatopiami na strzały i eksplozje, czym zyskał sympatię wielu fanów serii. Niestety, jak wiele pomniejszych postaci z G1, Warpaw przez całe dekady nie miał zabawki innej niż ta pierwsza. A gdy już wydano jego aktualizację w klasie Legends, w ramach Universe 2.0 została błyskawicznie wyprzedana, więc wielu ludzi wciąż wciąż było żądnych posiadania jakiegoś nowego Warpuffa. I ten, znajdując się na ekranie, zaspokoił tę potrzebę. Tak jak w czasach generacji pierwszej, Generations Warpuff transformuje się w boydowy czołg, ale nie jest on jednobryłowy. Jest oparty na literze H, tak jak jego wersja Legends, tak jak wiele współczesnych Transformerów z tym trybem alternatywnym. Więc już teraz wiemy, skąd się będą brały kończyny w jego trybie robota. I jeśli chodzi o jego wygląd, jest poprawny. Nie jest w żaden sposób ekscytujący, niesamowity, ale nie jest też tragiczny. Zdecydowanie można od razu określić, że jest to łajpaw i to się liczy. Oprócz bordowego plastiku, który stanowi większość tej figurki, mamy też dwa odcienie szarego i mamy też elementy malowane czarną i srebrną farbą, a także w trybie robota trochę mamy jej złotej. Mamy całkiem niezłą ilość detali, które sprawiają, że jest to trochę bardziej realistyczne jak na czołg, który w prawdziwym świecie teraz by jeszcze należał do science fiction. I co mi się bardzo podoba, mamy wszystkie cztery bardzo ładnie pomalowane gąsienice. Srebrna farba poszła w większości tej figurki właśnie na te elementy i myślę, że był to dobry wybór. I jak widzieliście, każda gąsienica była ozdobiona kółkiem, więc Warpath rusza się po posadzce bez najmniejszego problemu. Wróćmy jeszcze na chwilę na boki bo są tu dwa elementy, o których warto pamiętać. Po pierwsze mamy małe czarne loga Autobotów, które niestety przez swój kolor troszkę się zlewają z pancerzem Warpuffa. Ale co ważniejsze, z przodu mamy oznaczenia, które mają symbolizować słowa zaui i KAPOW! Czyli odgłosy właśnie strzałów, eksplozji, stałe elementy wypowiedzi Warpuffa. Naprawdę fajne smaczki. Innych rzeczy, które warto mówić o tej figurce, wieżyczka się rusza. Wiem, że to się wydaje oczywiste, ale nie wszystkie czołgotransformery mogą się tym pochwalić, także pochwalmy się tym łoypuffa 360 stopni obrotu bez kłopotu. I mamy też podnoszoną lufę, co też nie wszystkie transformery mogą powiedzieć, że mają tą funkcję. Choć z jakiegoś powodu lufa jest nieco przekrzywiona w lewo i nie wydaje mi się, aby mógł coś z tym zrobić bez uszkodzenia tej części. Nie, zdecydowanie nie. Jak już pewnie zauważyliście, Warpath w tym trybie ma jeszcze dwie inne bronie, ale moim zdaniem są zwyczajnie słabe. Po pierwsze mamy taką czterolufową wyrzutnię RAC, a po drugie mamy totalnie beznadziejną wyrzutnię Rakiet, która jest krótsza od własnej rakiety. Czemu to nie mogło być dłuższe, na przykład na długość tej lufy, żeby zakryć całą tę rakietę? Nie wiem, moja teoria robocza jest taka, że ponieważ te elementy lądują po bokach głowy w tych robotach, chciano aby były podobnej długości, ale efekt, jak widzicie, jest koszmarny. I niestety, ponieważ ta rakieta tak wystaje do tyłu, to używanie tej wyrzutni jest naprawdę niefajne, bo ciągle zahaczamy palcami o samą rakietę. Spróbuję to jakoś zrobić i czy wystrzeli? No, jakoś wystrzeliło, ale. Zazwyczaj rakieta po prostu zostaje jeszcze w wyrzutni, bo zahaczyłem czymś o jej tył. Wiele osób postanowiło ściąć ten fragment rakiety. Efekt jest w sumie podobny. Odległość, z tego co widziałem, jest podobna na jaką ta rakieta jest wystrzeliwana, a wygląda to lepiej. Naprawdę wolałbym, żeby to była pełnoprawna wyrzutnia z całkiem długą lufą, a nie takie coś. Pociesza mnie fakt, że Warpuffa można w tym trybie dozbroić. Posiada bowiem cztery szyny na broń klipsową. I szczerze mówiąc, lepiej, żeby ta broń klipsowa była na stawie kulkowym, bo inaczej istnieje szansa, że będzie ona zahaczała o broń samego wipafa. Tak, jak tu się dzieje teraz, tak. Lepiej używać tego stawu kulkowego, wtedy jedno nie będzie wchodziło w paradę drugiemu. I też z jakiegoś powodu te szyny są mniej więcej o milimetry za krótkie. Część moich broni wchodzi tu bez problemu, ale na przykład gatlingi pochodzące od Transformers Human Alliance Wyrla już nie chcą wchodzić, bo ich klipsy są o milimetry szersze. Nadszedł czas na porównania dla trybu pojazdu, i w tym przypadku będą to dwa inne czołgi z bazą H, które posiadam. Pierwszy będzie Voyager Animated Shockwave a drugi będzie Ultra Armada Galvatron. Teraz zajmiemy się transformacją do trybu robota i jeśli ktoś nie chce tego oglądać, niech kliknie w ten napis, od razu zostanie przeniesiony do trybu robota. Przyznam szczerze, bardzo lubię tę transformację, bo nie zostawia żadnych śmieci z czołgu w formie robota. Najpierw obróćmy do wewnątrz te dwie bronie, żeby już nam nie przeszkadzały. Teraz możemy złapać za ten szary element i go podnieść. Właśnie w ten sposób, i teraz spójrzcie tutaj, nogi są w tej chwili wychylone do przodu, także ściągamy je w dół, a następnie cały ten element odchylamy jeszcze do tyłu. To będzie podstawa korpusu, ale najpierw przetransformujmy nogi. Rozdzielamy je, obracamy je do przodu, i tutaj jest bardzo fajny element transformacji. Nie, może jednak na chwilę wróćmy do takiego ustawienia. O tak. Tutaj mamy zaczep, który łączy gąsienicę z ciałem pojazdu, także musimy to lekko odchylić, i to nam zwolni zawias z całą gąsienicą, Także odciągamy ją do góry. Teraz możemy obrócić nogę w ten sposób. I tutaj w gąsienicy mamy rowek, w który będzie wchodził przód czołgu. Także odciągamy to trochę do góry, obracamy, nakładamy i w ten sposób formujemy całą nogę. Jest to naprawdę bardzo fajny pomysł, który chyba pierwszy raz widzę. Jako element transformacji w jakiejkolwiek figurce z tej serii. I w ten sposób mamy już gotowe nogi. Teraz zajmiemy się korpusem. Jak widzicie, dwie różne części, które musimy złożyć w harmonijkę właśnie tak. Właśnie tak, tak żeby wyszły nam tutaj, żeby było takie kliknięcie. I teraz całą wieżyczkę możemy opuścić na biodra. Aż ten ząbek zakotwiczy się. Z kliknięciem teraz możemy przetransformować ramiona. Odciągamy klapy, które są tutaj. Opuszczamy głośnicę w dół. Z tej pustki za pomocą tej wajchy wyciągamy ręce. Właśnie tak. Zamykamy klapę i akcję powtarzamy z drugiej strony. Otwieramy klapę, odciągamy to. Wyciągamy rękę, zamykamy klapę i pozostał nam ostatni element, wyciągnięcie głowy, który też jest bardzo fajny. Głowa wyciągnie się sama na pozycję, gdy wypchniemy do wieżyczki lufę. Także robimy to i teraz pchamy i w ten sposób mamy już głowę łepafa. Naprawdę bardzo, bardzo fajny patent. Super. Nie zawsze chce działać tak płynnie jak za pierwszym razem, ale mimo wszystko dobre wrażenie pozostaje. I w ten sposób łarpaw w trybie robota jest gotowy. O trybie robota powiem dokładnie to samo, co powiedziałem o trybie czołgu. Jest przyzwoity. Na pewno dużą zaletą jest to, że jest, nazwijmy to bardzo czysty, tak jak mówimy, nie ma tu żadnych śmieci z trybu czołgu. Wszystko bardzo ładnie staje się elementem orepuffa. Choć wadą jest to, że w ten sposób jest to też poniekąd mało ekscytujący tryb, nie ma tu właśnie żadnych fajerwerek. W sumie najciekawsze co mamy w tym trybie to korpus zrobiony z wieżyczki czołgu i to, że na spodzie nóg i przedramion mamy gąsienicę. A tak to jasne, mamy sporo mechanicznych detali co się zawsze chwali, ale z drugiej strony nie ma tu nic ekscytującego. Taka bardzo poprawna figurka i niewiele ponadto. Choć trzeba przyznać, że głowa jest całkiem fajna, to taki klasyczny Leppa z dodatkiem srebrnych wlotów powietrza po bokach maski. Niestety jego głowa nie ma podświetlania oczu. Oczy są pomalowane na czarno i cały tył to jeden wielki fragment czarnego plastiku. I jak widzimy, mamy też te nieszczęsne bronie, które z przodu wyglądają jeszcze w porządku, ale... Tak, z każdej innej strony wyglądają koszmarnie. Naprawdę chyba po tej recenzji zetnę to, będzie to wyglądało o wiele lepiej. Muszę też przyznać, że nogi zrobione z gąsienic są w przypadku Warpuffa nieco takim obosiecznym mieczem. Z jednej strony to wygląda fajnie, bo jest to zgodne z generacją pierwszą i wygląda jakby Warpuff nosił ciężkie wojskowe buty, ale te kółka w pewnym momencie stają się problemem. Gdy stoi w rozkroku nie, bo wtedy lekko się unoszą i stanowią raczej formę obcasa niż cokolwiek innego, ale jeśli nogi są prosto, to niestety powodują, że po pierwsze Warpath minimalnie się przechyla do przodu, a po drugie jest bardzo mało stabilny i łatwo może się przewrócić. A skoro już mówimy o problemach konstrukcyjnych, trzeba też poruszyć kwestię bardzo nisko osadzonych w przedramionach rąk, co wizualnie nie jest może jakimś problemem, bo wręcz sprawia wrażenie, że Warpath jest prawdziwym mięśniakiem, ale jest to potężny, potężny problem, gdy chcemy go jakoś dozbroić, bo jak zaraz zobaczycie, nie wszystkie bronie są kompatybilne z tak nisko osadzonymi pięściami, żeby nie powiedzieć, że wręcz mniejszość. Ta przestrzeń jest prawdziwym problemem, gdyby pięść się podnosiła i była w jednej linii z tym elementem przedamienia byłoby super, ale tak nie jest. W związku z czym broń takiego Fall of Cybertron Generations Optimus prime'a wejdzie, bo ma rękość praktycznie na swoim końcu, także w jego przypadku jest dobrze. Ale tak jak mówiłem, większość broni ma rękość, która jest przynajmniej częściowo zagłębiona w długość, także. Nie da się tutaj na przykład wsadzić mojej ulubionej broni Power Master Optimusa Primus G1, niestety. Teoretycznie można temu zaradzić otwierając tą klapę, by zrobić trochę miejsca i tak to do pewnego stopnia rozwiązuje ten problem, ale nie wygląda to fajnie i też nie będzie działał na wszystkie bronie, bo niektóre mają rękojeść jeszcze bardziej w głąb długości broni. Także jest to potężne moim zdaniem niedopatrzenie, gdyby pięści się podnosiły do góry, byłoby super, ale tego nie robią, żeby transformacja mogła się odbywać tak jak to robi, co niestety dla mnie jest problemem z tym robota. Trochę pociesza mnie fakt, że szyny na broń klipsową nadal są do wykorzystania w trybie robota, ale szczerze mówiąc te w przedramionach działają o wiele lepiej niż te w nogach, bo jak widzicie, przez to, że stoją teraz praktycznie prosto, trzeba by znaleźć jakąś broń, której staw kulkowy pozwoli ją obrócić do przodu. Jak na razie jedyne co udało mi się zrobić, to dorobić Warpuffowi drugą parę nakolenników. Na koniec zostaje nam kwestia pozowalności i znowu użyję tego przymiotnika... Przyzwoita. Nie ma fajerwerek. Mamy dużo deluxów, nawet w ramach Transformers Generations, które mają o wiele lepszy zakres ruchu. Zacznijmy od głowy, która jest na zwykłym stawie obrotowym. Może się obrócić o 360 stopni, ale tylko to. Teoretycznie możemy ją minimalnie przesuwać w górę i w dół, ale nie jest to zamierzone. Jest to po prostu pozostałość po transformacji. Dalej mamy ramiona, które przy łączeniu z Korpusem obracają się o pełne 360 stopni. Ich wychył na boki 90 stopni. Obrót nad łokciem 360 stopni. Bez problemu. Zgięcie w łokciu 90 stopni. Też bez problemu. I po transformacji pozostała nam jeszcze możliwość podniesienia pięści do góry, ale nie ma za to żadnego obracanego na boki nadgarstka. W biodrach nie mamy nic. Dalej mamy nogi, które mają dobry zakres ruchu do przodu i do tyłu. Na boki. Tyle jeśli chodzi o możliwość spagatu. w udach mamy też staw obrotowy i mamy kolana, które dają nam dobre 90 stopni. Poniżej tego nie ma już nic, także tak jak mówię, przyzwoita pozowalność, ale w żaden sposób nie Jestem wręcz skłonny powiedzieć, że pozowalność Walpify jest zwyczajnie nudna i nie ma w niej ani krzty dynamizmu. Naprawdę bardzo długo próbowałem znaleźć jakąś pozę, w której wyglądałby fajnie, w której powiedziałbym wow, ale do tej pory mi się nie udało i raczej wątpię, abym coś wymyślił. Co zresztą pewnie widzicie na podstawie samej miniaturki tej recenzji. Nadszedł czas na porównania, więc zacznijmy od. Transformers Generations Fall of Cybertron Deluxe Shockwave i Transformers Reveal the Shield Deluxe Special Ops Jeza. A teraz pora na kilka czołgów: Deluxe Galvatron Transformers Universe 2.0 i Deluxe Megatron Transformers Classics. I jeszcze Heavy Thread Transformers Power Core Combiners i Deluxe Blast Charge z Transformers Beast Machines. Porównania zakończymy powszechną puszką picia i potężnymi dwoma złotymi. Podsumowując, kupując Waifafa, miałem wobec niego spore nadzieje i niestety spełnia tylko dwie. Po pierwsze, to faktyczny Waifaf. Po drugie, jego transformacja jest przyjemna i nie zostawia w formie robota żadnych śmieci z czołgu. I tyle. Inne aspekty tej figurki są co najwyżej przeciętne. Wygląd jest poprawny, ale bez fajerwerek. Pozowalność jest technicznie poprawna, ale faktycznie braki jakiegokolwiek dynamizmu, a i dobór broni jest dla mnie słaby. Jeśli ktoś lubi Wajpa jako postać, warto mieć tę figurkę na półce. Ale jeśli ktoś szuka fajnych transformerów zmieniających się w czołgi, to istnieją o wiele lepsze propozycje niż ta tutaj. I to już wszystko na tę wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się! Mam nadzieję, że ten materiał przypadł Wam do gustu. Jeśli tak, dajcie mu łapkę w górę i napiszcie komentarz, jeśli chcecie podzielić się swoimi wrażeniami lub zwyczajnie porozmawiać o czymś powiązanym z tym tematem. Jeśli podoba się Wam to co robię, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, a już zawsze będziecie wiedzieć kto publikuję coś nowego. A jeśli chcecie mnie znaleźć poza YouTube'em, wejdźcie na moją oficjalną stronę recenzjezabawek.pl, gdzie umieszczam nie tylko wideo recenzje, ale i najróżniejsze zdjęcia i teksty o zabawkach, figurkach i modelach z całego świata.